Średniowieczne miasto biskupów kamieńskich odnalezione na terenach Nadleśnictwa Świdwin. Takiego odkrycia dokonali archeolodzy z Koszalina, między innymi dzięki laserowemu skanowaniu lotniczemu. Pierwsi na ślad zaginionego miasta Sławoboża trafili pracownicy Biura Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej. Wskazali oni na mapach domniemane miejsce znaleziska. Zaczęto szukać w literaturze potwierdzenia istnienia osady. Najstarsze wzmianki sięgają roku 1921. Chodziło o istniejącą wtedy parafię. Jednak jeszcze starsze wzmianki pochodzą od papieża Urbana VI z połowy XIV wieku. Przed rokiem 1410 za zgodą biskupów Sławoboże pozostawiono krzyżakom. Miasto najprawdopodobniej upadło w roku 1628. Solzenberg powierzchniowo był wówczas wielkości Poznania. Przy pomocy detektora metali odkryto liczne narzędzia użytku codziennego, które zaprezentowano na piątkowym evencie. To największe odkrycie archeologiczne w historii nadleśnictwa, co podkreślił nadleśniczy Rafał Grzegorczyk. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku Łukasz Maciejunas zaznacza, że tereny szczecineckiej dyrekcji bogate są w stanowiska archeologiczne. W spotkaniu zorganizowanym przez Nadleśnictwo Świdwin udział wzięli przedstawiciele środowisk archeologicznych i historycznych. Między innymi relikta z Poznania, członkowie grupy poszukiwawczej Parsenta, Stowarzyszenie Historyczne Dębosz, Stowarzyszenie Historyczne Pamięć i Tożsamość, a także przedstawiciele władz lokalnych. Naukowcy zaprezentowali wyniki swoich odkryć, które dotyczyły zaginionego, a dzisiaj już odnalezionego miasta. Jak to zazwyczaj na leśnych eventach bywa, po części prelekcyjnej goście mogli zdegustować wyrobów z dziczyzny ze znaku Dobre z lasu, które zaprezentowali przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.